Paula Wyszyńska, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu Zrozumieć język psa. Dziś mamy ciąg dalszy terierów, mieliśmy Yorkie, dziś mamy psiaka w typie Fox Terriera i będziemy mówić o Fox Terrierach. Jak sama nazwa wskazuje, Fox Terrier jest psem myśliwskim, wyhodowanym tak naprawdę pierwotnie do polowania na lisy. Fox Terriery bardzo dobrze radziły sobie przy pomocy myśliwym w polowaniach. Są to psy silne, szybkie, wytrzymałe i dzięki swojej podwójnej okrywie włosowej mogą pracować także w chłodne dni, w zimie, w jesieni i bardzo dobrze sobie radziły i radzą w dalszym ciągu. Pomagały myśliwym tropić zwierzynę, pomagały rozkopywać nory, na przykład lisie albo innych zwierzaków. No i bardzo dobrze radziły sobie w swojej roli, dlatego do tej pory używa się je do polowań. Jakie są Fox Terriery? Na pewno bardzo odważne. To są psiaki nieustraszone, są pewne siebie. Przy odpowiednim wychowaniu są także bardzo zrównoważone. Psiaki te bardzo dobrze radzą sobie w domach z dziećmi, bardzo przywiązują się do swoich rodzin, do swoich właścicieli. Bardzo lubią wszystkich, są towarzyskie do ludzi, których znają, natomiast bywają nieufne do obcych i potrafią bronić swoją rodzinę przed potencjalnym wrogiem. Fox Terriery są psiakami bardzo aktywnymi, bardzo żywiołowymi, którym potrzeba bardzo, bardzo dużej dawki rozrywki i wszelkiej aktywności fizycznej. Są to psiaki, które uwielbiają wszelkie zabawy ruchowe, aktywności umysłowe. Fajnie się je szkoli, bo są to łasuchy i za smakołyk potrafią zrobić wiele, także bardzo fajnie się je układa i szkoli. Są świetne do wszelkich psich sportów, ponieważ uwielbiają aktywność, uwielbiają biegać i bardzo fajnie sprawdzają się właśnie w psich sportach. Fox Terriery lubią sobie poszczekać. Są to też psiaki, które na pewno Fox Terrier nie oprze się biegnącej koło niego wiewiórce czy innemu małemu zwierzakowi. Na pewno będzie gonił zwierzynę, no bo do tego został wyhodowany. Teraz chciałabym opowiedzieć Państwu troszeczkę o problemach, z jakimi stykam się, kiedy chodzę do ludzi, którzy posiadają takie psiaki. Fox Terriery mają tendencję do ucieczek. Mają one bardzo silną chęć eksploracji terenu. Nie wystarczy im podwórko. Dla nich podwórko to taki wielki kojec, który jest już znany, obwąchany, wszystko jest tam poznane, nie ma nic ciekawego, więc no, chciałyby po prostu poznać inny teren. Nie wystarczy im krótki spacer 15-minutowy. Potrzebują długich spacerów, potrzebują biegać, potrzebują węszyć. Trzeba pamiętać, że są to psy myśliwskie i każdy pies myśliwski będzie kierował się po prostu swoim instynktem, czyli swoim nosem i będzie podążał za zapachem, czyli tropem. Częstym problemem wynikającym właśnie z tej umiejętności jest brak skupienia w terenie i to, że człowiek nie potrafi przywołać swojego psa na otwartej przestrzeni. Ciężko jest to zrobić, bo no, Fox Terrier wybierze zawsze zapach, a nie nas. Także od najmłodszych jego lat, miesięcy trzeba pracować nad skupieniem, nad przywołaniem, bo jeśli tego nie zrobimy, w przyszłości będzie po prostu ciężko. Kolejnymi problemami, z jakimi się spotykam u tych psiaków, jest na pewno szczekliwość, a co za tym idzie też pogoń. Psiaki lubią sobie poszczekać na przykład na przejeżdżający rower, samochód, przyczepkę. Wszystko, co porusza się szybko przy jego terenie, jest obszczekane, a jeśli tylko uchylimy bramkę, to zapewne za tym pogoni. Wynika to z jego natury myśliwego, nie ma się czemu dziwić. Dlatego no, psiak potrzebuje bardzo dużo aktywności, stymulacji umysłowej i poznawania innych zapachów i miejsc niż jego posesja. Często spotykamy się u Fox Terrierów z agresją do innych psów.
z agresją taką obronną. Idziemy z psem na spacer, idzie inny piesek, no i nasz Fox po prostu się na niego rzuca. Jest to psiak nieustraszony, ze skłonnościami do dominacji i tak jak potrafi zdominować drugiego psiaka, tak i będzie próbował dominować nas, jeśli nie będziemy w stosunku do niego konsekwentni, jeśli damy sobie po prostu wejść na głowę. I nasz Fox to z pewnością zechce wykorzystać. Jeśli mamy w domu Fox Terriera, to z pewnością nie mamy pięknego ogrodu, ponieważ te psiaki uwielbiają kopać. Kopanie jest ich naturalnym zachowaniem, naturalną czynnością. Do tego zostały wyhodowane. Rozkopywały nory lisów i były za to chwalone, także zostało to po prostu w tych psich głowach. No i w tym wypadku musimy iść na kompromis. Co można zrobić? Można zrobić psiakowi miejsce kopacza w takim miejscu, w którym pozwolimy mu na to, które nie jest gdzieś tam z przodu domu, tylko gdzieś z tyłu, za jakimś garażem. Wyznaczyć kilka metrów kwadratowych, pozakopywać jego zabawki, jakieś fajne gryzaki, no i pokazać mu, że może kopać, ale tam. No bo nie możemy tak naprawdę zabronić psu czegoś, co jest w jego naturze, prawda? Trzeba pójść na kompromis w tym przypadku. Dla kogo jest ten psiak, dla kogo nie? Na pewno Fox Terrier nie będzie czuł się dobrze w domu domatora. W domu osoby, która lubi sobie poleżeć przed telewizorem i pooglądać seriale, no niestety, ten pies ma w sobie tyle energii, że skumulowana energia może przerodzić się w nadaktywność, w agresję i w różne dziwne zachowania. Dlatego pamiętajmy, że jeśli chcemy mieć Fox Terriera, musimy być przygotowani na to, że będziemy dużo spacerować, dużo biegać, ćwiczyć z psem, w innym przypadku po prostu będzie nieposłuszny. Nie jest to na pewno dobry psiak dla osoby, która lubi porządek, czystość, lubi mieć piękny ogród, piękne rabatki, no bo niestety psiak będzie nam kopał, ucieknie nam, po prostu wytarza się w tej ziemi, którą rozkopia, przyjdzie cały brudny, będzie skakał na domowników, no i niestety nasz wspaniały świat legnie w gruzach, dlatego wybierając tego psiaka trzeba mieć świadomość, że no nie będzie to piesek salonowy. Na pewno nie jest to dobry psiak dla osoby leniwej albo zapracowanej. Musimy pamiętać o tym, że psiak ten posiada podwójną okrywę włosową, która wymaga pielęgnacji, wymaga kąpieli, wymaga czesania, wymaga strzyżenia i jak najbardziej wizyt u fryzjera, więc no bez tego u Fox Terriera się nie obejdzie. Jest to fajny psiak dla rodziny z dziećmi, dla aktywnej rodziny, która ma możliwość zabrać psiaka ze sobą na wakacje, ma możliwość zapewnić mu rozrywkę i jest po prostu aktywna. Bardzo fajnie te psiaki czują się z dziećmi, potrafią je bronić, chętnie się z nimi bawią, no i nie dadzą sobie napluć w kaszę, więc dziecko na pewno nie zrobi temu psiakowi krzywdy. Fox Terrier będzie bardzo fajnym psiakiem dla osoby aktywnej, dla osoby, która dużo biega, uprawia sporty czy jeździ na rowerze. Bardzo fajnie będzie się czuł właśnie z taką osobą, która zapewni mu bardzo dużo tej aktywności. No bo pamiętajmy, że psiak aktywny, jeśli jest zmęczony, to jest zawsze zrównoważony. Na co musimy uważać, posiadając takiego wspaniałego psiaka? Na pewno jeśli widzimy takie oznaki, że zaczyna nam warczeć na inne psy, szczekać na inne psy, rzucać się, jest to dla nas sygnał, że coś się dzieje, że został być może nieprawidłowo socjalizowany i trzeba tą socjalizację powtórzyć. Najlepiej jest zgłosić się do specjalisty lub poczytać jakieś artykuły na ten temat i próbować samemu. Tak, jak widać właśnie Olo już się nudzi. Chciałby wyjść i pobiegać, dlatego no tak jak mówię. Jeśli widzimy na przykład, że nasz pies zaczyna wszystkich i wszystko naokoło obszczekiwać, każdego przechodnia, każdy samochód, każdego rowerzystę, no jest to dla nas sygnał, że jednak nie zapewniliśmy mu tej odpowiedniej dawki aktywności i coś trzeba poprawić, zmienić, dopracować. Jeśli widzimy, że pies zaczyna warczeć na obcych ludzi, na naszych gości, jest to też sygnał, że coś jest nie tak, no i niestety musimy z psiakiem popracować.
kiedy widzimy, że nasz pies ciągle coś od nas chce, chodzi, jest niespokojny, ciągle się kręci, jest to też sygnał, że rodzi się w nim taka nadaktywność i ta energia jest skumulowana, niewyładowana, no i po prostu musimy coś zmienić. Trzeba pamiętać, że zarówno przy fox terrierach, jak i przy każdej innej rasie nie możemy patrzeć tylko na wygląd psiaka. Trzeba się zastanowić, czy mamy dla niego czas, czy podołamy jego wymaganiom, czy spełnimy wszystkie jego podstawowe potrzeby. Pamiętajmy, że wybierając sobie psiaka, zarówno czy to będzie fox terrier, czy to będzie każda inna rasa psiaka, trzeba zastanowić się nad tym, czy mamy dla niego czas, czy możemy zaspokoić jego wszystkie potrzeby, a nie tylko patrzeć na to, czy jest ładny, brzydki, czy może sąsiad ma podobnego, czy gdzieś tam w telewizji widzieliśmy, że ten piesek jest fajny. Trzeba pamiętać, że po pierwsze trzeba zapewnić mu dużo aktywności fizycznej, po drugie wizyty u fryzjera, po trzecie praca i po czwarte konsekwencja, bo jeśli fox terrier trafi na człowieka uległego, zbyt miękkiego, no to niestety wejdzie mu na głowę.